Dzień dobry, nazywam się Iwona Wierzbicka i jestem dietetykiem klinicznym poradni IVEN. Dzisiaj chciałabym poruszyć temat pasożytów. Myślę, że nie raz już był tutaj poruszany taki temat. Wspominałam o tym, że... Zajrzyjcie sobie zresztą do tego filmu. Wspominałam o tym, że problemy z cerą, atopowe zapalenie skóry, czy jakieś wysypki mogą być kwestią pasożytów. Może być to kwestia glisty w organizmie i glista właśnie jest jednym z takich pasożytów, które najczęściej objawiają się różnymi problemami skórnymi. A taki bardzo częsty pasożyt, który w naszym organizmie występuje, Giardia lamblia, powoduje przelewanie się w jelitach. Tych pasożytów mamy bardzo dużo, ja zlecam różne testy. Często jest to badanie kału w laboratoriach weterynaryjnych. Drugim takim testem są badania CSA, które zlecam w laboratorium Genom i one są wysyłane najczęściej do Anglii albo Stanów Zjednoczonych. Są tam badane również mikropasożyty. Już wśród swoich podopiecznych spotkałam się z tym, że oprócz tego, że mamy w organizmie gardię, glistę, to bardzo często również możemy mieć amebę czy jakieś inne, na przykład blastocysty. Tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ale o czym chciałam dzisiaj powiedzieć, bo nie będę Wam mówić przecież o tym, jakie mamy pasożyty dokładnie, ale chcę tym filmem poruszyć troszeczkę myślenie. Dlaczego tak się zadziało, że nagrywam ten film? Ponieważ mam 2 psy i 3 koty. I jeżeli ktoś z Was również posiada zwierzęciec w domu, to bardzo szybko jest w stanie podszkolić swoją wiedzę z parazytologii, czyli wiedzy dotyczącej pasożytów, dlatego że zwierzęta różne rzeczy nam pozostawiają. Jeżeli kot czy pies pozostawia coś takiego a la ryż, to jest to tasiemiec psi. Co ciekawe, człowiek również może zakażać się pasożytem od zwierzęcia i jest mnóstwo pasożytów. Tutaj wystarczy, że sobie poszukacie w internecie cykl życia pasożyta, kiedy mamy zwierzęta domowe, to wiecie, że człowiek też pewnymi rzeczami może się zarazić. No i człowiek może się zarazić tasiemcem, natomiast jakby połknięcie tego ryżu, który gdzieś tam znajdujemy na posłaniu, tego nie sprawi. Musimy połknąć jaja najprawdopodobniej, czyli ten odwłok prawdopodobnie nam nie zaszkodzi. Natomiast to, co jest istotne, to my odrobaczamy nasze zwierzęta, prawda? Co jeszcze możemy znaleźć też u psa i kota? To też jest istotne. Giardia lamblia. I ten pasożyt to jest tak, że my się wzajemnie zakażamy. Czyli pies i kot mogą mieć giardię lamblię i człowiek też. I teraz jeżeli cała rodzina leczy się, to powinna również przeleczyć zwierzęta pod kątem giardii lamblii. Co jeszcze? Włosogłówka. To jest bardzo częsty pasożyt, który występuje u psów i również może wystąpić u człowieka. U człowieka powinna wystąpić włosogłówka ludzka, ale może się zdarzyć, że zakazimy się od psa. Najczęściej zakażamy się poprzez jajeczka. I tutaj są różne metody zakażania się. I teraz jajeczka. Jeżeli sprzątamy posłanie i trzepiemy tym, no to oczywiście, że istnieje ryzyko, że sobie zaaspirujemy. To, na co chciałam zwrócić uwagę, że my zwierzęta odrobaczamy regularnie, najczęściej co 3 miesiące. Niektórzy mówią nie odrobaczać, najpierw zrobić badanie kału. U psów również możemy wykonać badanie kału. Natomiast może się zdarzyć, że z tym kałem nie wyjdą żadne jajeczka i najczęściej jak się robi badanie weterynaryjne, to się szuka jajeczek. Byłam świadkiem takiego badania, gdzie ten kał się tak troszeczkę odwirowuje i sprawdza się, bo jajka się unoszą na górę, po czym przyklejają się na taśmę, bierze się na szkiełku i sprawdza się. W przypadku tasiemca jaja są ciężkie, więc one opadają na dno. Tasiemce jest dużo ciężej u psa znaleźć. Natomiast też to, co ja praktykuję, to jest sprawdzanie kupy i mam wrażenie, że mam mega gównianą robotę w rodzinie, ponieważ jestem tą osobą, która ciągle chodzi i sprawdza. I również Wam bym tutaj to poleciła. Pamiętacie, kiedyś były takie toalety z taką półeczką i na tej półeczce leżała kupa. Można było zobaczyć w niej różne rzeczy, tak? Między innymi resztki pasożytów, ale również resztki pokarmowe. I wtedy można było dojść do wniosku, czy my mamy problem z trawieniem, bo pojawiały się rzeczy, których tam być nie powinno, czy pojawiały się takie rzeczy po prostu, które jedliśmy. No jak jemy jagody, to kupa będzie po prostu... Może powinnam powiedzieć stolec, bardziej tak profesjonalnie, ale powiedzmy tak, jak się mówi, kupa powinna być fioletowa. Jeżeli zjemy kukurydzę, znajdziemy kukurydzę, to jest normalne, my fizjologicznie nie trawimy skrobi. Jeżeli zjemy pomidora, znajdziemy tam skórkę, normalne, fizjologicznie nie trawimy błonnika.
są pewne rzeczy, których człowiek nie trawi, więc według mnie nie powinien ich za dużo jeść, bo to jest jakby bez sensu, tak? Nasz organizm powinniśmy odżywiać, a nie jeść i żeby wydalać. Ale w tej kupie również można by było znaleźć różne inne rzeczy. I to, co może z nas wyjść, możemy znaleźć tam glistę, możemy znaleźć owsika. Owsik wygląda bardzo podobnie do włosogłówki. Włosogłówki, no takie mikro, nie? Poszukajcie sobie w internecie, jak to wygląda. To jest około 1 cm. Owsik ma nawet troszeczkę mniej. W sytuacji, gdzie mamy pełnię księżyca, dzieci mogą być na przykład bardziej niespokojne, zgrzytać zębami, wierzgać nogami. Niektóre dzieci krzyczą przez sen, bo owsiki lubią wychodzić w nocy z odbytu i składać wokół odbytu jajeczka. Więc jeżeli dziecko się zaczyna drapać wokół odbytu, to jest problem. I wspomniałam Wam w tamtym filmie, że wiele problemów skórnych może wynikać z posiadania pasożytów. Przy czym jak się rodzi dziecko i mówimy tak, tak, małe dziecko to atopowe zapalenie skóry. Ale czy bierzemy pod uwagę to, że dziecko również małe, niemowlę, może mieć pasożyty? Myślę, że nie. I kiedy spotkałam się z tym, że sugerowałam rodzicowi wykonanie badań, to lekarz pediatra powiedział, no nie. Bez sensu. I powiem Wam, że jako posiadaczka psów i kotów siłą rzeczy studiuję literaturę weterynaryjną. Mega mnie to fascynuje. Układ pokarmowy zwierząt, ich fizjologia, to jakie pokarmy powinny dostawać, to czym się różni pies od kota, to jak reagują na poszczególne substancje, jak działa ich wątroba, ale również pasożyty, no bo mimo wszystko my ludzie żyjemy ze zwierzętami, więc możemy się zarażać pewnymi pasożytami od zwierząt i zwierzęta mogą się zarażać pewnymi pasożytami od człowieka. Więc jeżeli obserwuję kupę psa i znajduję tam pasożyta, po czym szukam w internecie, znajduję, że to jest włosogłówka, to jakby drążę temat. I o czym chciałam powiedzieć, że jeżeli zaczęłam sobie studiować temat parazytologii u psów, to podkreśla się, że małe psy, szczeniaki mogą zakazić się pasożytami w łonie matki. Że są pasożyty, które z krwią pępowinową przechodzą do szczeniaka i szczenie rodzi się zarobaczone. Sugeruje się w weterynarii, by odrobaczać suki ciężarne. I nie zauważono żadnych konsekwencji zdrowotnych odrobaczania. Tak jak mówię, przeszukam literaturę, ale nie wierzcie tego na ślepo, poszukajcie sobie sami. Później, kiedy szczenie się rodzi, również zalecza się odrobaczanie. Kiedy chcesz szczenie zaszczepić, to weterynarz informuje o tym, że przed szczepieniem powinno być wykonane odrobaczanie. Ja się teraz zapytam i zostawię te pytanie retoryczne. Czy jakikolwiek pediatra kiedykolwiek sugerował rodzicowi przed zaszczepieniem dziecka, że dziecko powinno być odrobaczane? Zastanów się teraz, ile razy w swoim życiu byłeś odrobaczane. Ile razy Twoje dziecko było odrobaczane? I nie chodzi o to, żeby od razu lecieć i kupować jakieś tam substancje i po prostu jakkolwiek odrobaczać, bo chcę Was uświadomić, że możemy mieć różne pasożyty w organizmie i różne pasożyty w organizmie usuwamy różnymi substancjami. I właśnie kiedy u mojego psa znalazłam włosogłówkę, to wkurzyłam się, szczerze mówiąc, bo zastanawiałam się, jak to jest możliwe. Moje psy są odrobaczane regularnie co 3 miesiące. Dlaczego odrobaczam? Dlatego, że moje psy w dużej mierze przebywają na zewnątrz. Mam jeszcze 3 koty i one się wzajemnie liżą. Wzajemnie, że tak powiem, wiecie, wymieniają różne ustrojstwa między sobą. I im masz więcej zwierząt, tym większy jest problem, więc nie ma co nosić kupę do badania, bo po prostu widziałam, jeżeli kot zwymiotował i zwymiotował tasiemcem, jeżeli zostawił na posłaniu ryż, to wiem, że ma tasiemca. Jeżeli wychodzę z moim kotem, znaczy on jest na zewnątrz, ja widzę, że z jego odbytu wychodzi taki dłuższy nicień, to wiem, że cierpi na glistę kocią. Jeżeli widzę w kupie takie mikro, cieniusieńkie nicie, nie? No to wiem, że to jest włosogłówka. Zwierzęta nie zakażają się owsikami od człowieka, więc nie ma możliwości, żeby to było. Wiemy o tym, że psy i koty mogą cierpieć na gardię i również u psów możemy usłyszeć przelewanie się w jelitach. Więc jeżeli przelewa się w jelitach, pies ma zaparcia bądź biegunki, to musicie wiedzieć, że coś może być na rzeczy. Że to mogą być pasożyty. I jeżeli u siebie słyszycie przelewanie się w jelitach, to może być tęgoryjec dwunastnicy, może być to włosogłówka, mogą być to gardie. Gardie powodują tak zwany zespół jelita nadwrażliwego.
Dlatego też uważam, że jest to syndrom wymyślony. Po prostu nie została znaleziona przyczyna i wymyślamy sobie, że jest to taki problem. I teraz zastanówmy się, ile dzieciaków ma atopowe zapalenie skóry? Ile dzieciaków mogło zostać zakażonych w łonie matki pasożytami? Ile kobiet przed ciążą odrobaczało się? Śmiem twierdzić, że wcale. Który ginekolog powiedział na temat odrobaczania? Który pediatra, neonatolog powiedział na temat odrobaczania? Czy my badamy w ogóle niemowlętom pod tym kątem kał? A zaleca się w przypadku, tak jak powiedziałam, weterynarii, odrobaczenie przed zajściem ciąży, odrobaczenie w ciąży ciężarnej suki, odrobaczanie zaraz po urodzeniu zwierząt. Jak się dobiera preparaty? No, że tak powiem, celuje się, tak? Są substancje, które jakby w przypadku weterynarii, no to są takie tabele, ja Wam tutaj może podlinkuję, są takie tabele, gdzie możemy zobaczyć, na jaki rodzaj pasożyta, jaka substancja czynna oddziałuje. Czyli mamy nicienie, to są te wszystkie takie długie robaczki, na przykład glisty, włosogłówki, co jeszcze, owsik. Mamy też robaki płaskie, no to są na przykład tasiemce, tak? Czyli te wszystkie takie, które mają człony. U psów możemy również wyróżnić robaki, które zasiedlają pasożyty, zasiedlające serce, płuca, no i gardie. I teraz jak zobaczymy na substancje czynne, to okazuje się, zobaczcie też, to jest taka dobra rada dla Was, jeżeli posiadacie zwierzę, zobaczcie jakim preparatem, tym absolutnie powinniście się interesować, tak? Nie sądzę, żeby wszyscy interesowali się, czym odrobaczają zwierzę, ale sprawdźcie, jaką substancję, jaki preparat dostaje Wasz zwierz i jakie substancje czynne tam są i na które spektrum pasożytów oddziałuje. I teraz, jeżeli u mojego psa po miesiącu od robaczenia znajduje taką ogromną ilość włosogłówki w kale, a włosogłówka, tak samo człowieka, przyczepia się do jelita, wchodzi w ściany jelita, rozszczelnia ta jelita, możemy mówić o syndromie rozszczelnionych jelit, uszkadza ta jelita, doprowadza do stanu zapalnego w jelitach. Wyobraźcie sobie, co się dzieje w jelitach, gdzie w tej ścianie są powbijane tak drobniusieńkie pasożyty i wysysają krew. Więc możecie cierpieć na stany zapalne i możecie cierpieć na anemię. To jest akurat charakterystyczne w chorobie autoagresywnej, tak? We wszelkich stanach zapalnych. I jak to zbadać? No możemy badać kał, możemy próbować badać krew. Znane są metody biorezonansowe, ale to jest trudne. No, jakby nie dam Wam tutaj dokładnego rozwiązania, bo nie jestem zwolennikiem tylko i wyłącznie badania biorezonansem i na tej podstawie stosowania jakichś leków, w ogóle leków. Bo tak jak mówię, substancje czynne, sprawdźcie sobie. Okazuje się, teraz mogę przekręcić, febendazol jest taka substancja, febentel. To są dwie substancje, które są najbardziej skuteczne u psów, jeśli chodzi o włosogłówkę. Możecie zobaczyć, że Wasz pies dostał jakiś konkretny preparat, na przykład Milpro. I tam są substancje, które teoretycznie powinny działać na nicienie, ale jak sobie przeszukam literaturę, to okazuje się, że w przypadku włosogłówki niekoniecznie to jest skuteczna substancja. I tak samo jest u ludzi, tak? Czyli możecie sobie kupić w aptece, to jest lek OTC, czyli możemy go kupić bez recepty, na przykład Pyrantellum. I myślimy sobie, wow, odrobaczamy się Pyrantellum, ale Pyrantellum głównie działa na owsiki, trochę może na glistę. No i na tym by się to kończyło. Wzięcie jeszcze Pyrantellum 3 dni z rzędu może zadziałać również na tęgorycę dwunastnicy u człowieka. Więc zobaczcie, że to nie jest takie proste i oczywiste. I kiedy mamy do czynienia na przykład z dziećmi, to tutaj często stosowane są w przypadku gardii tinidazol, czy w przypadku starszych osób metronidazol, czy ta słynna alinia, którą gdzieś tam trzeba skądś ściągnąć, bo w Polsce nie jest zarejestrowana jako lek. No i teraz tak, usuwacie tu gardię, nie? Nie usuwacie tamtych. Więc co zrobić? Powiem jeszcze na końcu filmu. Zostańcie, mam nadzieję, że wytrwaliście do tego czasu i jesteście w stanie śledzić mój tok myślenia i rozumowania. I że również po tym filmie pojawia Wam się pytanie, które sobie zadacie i zdacie sobie sprawę, że to wszystko nie jest takie logiczne, oczywiste i że to nie wystarczy sobie po prostu łyknąć. Albo jak pytacie się mnie często, no to co na odrobaczanie? To tak nie działa, no co na odrobaczanie Wam podam? No bo wiemy o tym, że są różne substancje w różnych pasożytach, różne będą nam potrzebne. Wracając do zwierząt, tak? I teraz Milpro na przykład nie działa na gardię lamblię. I zastanówcie się, czy to jest możliwe, żeby Wasz pies, który na przykład ma 3 czy 5 lat, nie miał
sobie gardli. Wiemy o tym, że pasożyty i u psów, i u człowieka powodują problemy skórne. Pytanie, czy Wasz pies ma alergię na karmę, którą dostaje? Czy może reaguje alergicznie, bo pasożyty nasilają alergię? I to samo się dzieje u człowieka. Człowiek może mieć silniejszą reakcję alergiczną na konkretny produkt, kiedy ma pasożyty. I wydaje mu się, że robi eliminację z diety i mu się poprawia, ale fakt jest taki, że mu się poprawia, ale to nie rozwiązuje problemu, bo problem leży na przykład w pasożytach. Więc może podsumujmy, bo trochę się rozwiodłam w tym temacie. Sprawdźcie sobie na tabeli, jaki preparat Wasz pies dostawał i na jakie spektrum pasożytów to działa. Według mnie u psów, jeżeli odrobaczymy je systematycznie, trzeba preparaty rotować. Ja osobiście póki co, na ten dzień dzisiejszy, na tą wiedzę, jestem zwolennikiem rotowania Milpro z Drontalem. Tak jak sobie po prostu popatrzyłam, Wy musicie swoje własne wnioski wysnuć. Pamiętajcie, że kot i pies są kompletnie inne i w przypadku psa Drontal jest inny, w przypadku kota Drontal jest inny, ponieważ są substancje, które po prostu kotom absolutnie szkodzą. I o ile jesteśmy w stanie do ludzi dobrać jakieś tam zioła, to z psami bardzo, bardzo proszę Was, bądźcie ostrożni, bo to nie jest tak, że możecie sobie zioła po prostu zastosować u psa i kota. One mają kompletnie inną fizjologię. Kot na przykład potrzebuje więcej tauryny, dlatego zjada u myszy głowę. Pies tauryny do funkcjonowania nie potrzebuje takiej ilości. Pies może dostać inne preparaty i dlatego też inne są preparaty zabezpieczające przed kleszczami, a inne są kompletnie u kotów. No człowiekowi na przykład kropelki na kleszcze też nie damy, bo człowiek też ma swoją fizjologię. Natomiast chcę podkreślić teraz, zwierzęta odrobaczamy regularnie, człowiek się regularnie nie odrobacza, nie? Jak śledziłam badania, kto ma więcej pasożytów, znaczy które psy mają więcej pasożytów, okazało się, że najwięcej mają miejskie. I teraz jak popatrzymy na taką pewną analogię, ludzie w mieście myślą sobie tak, żyję w sterylnych warunkach, tu jest czysto, nic mi nie zagraża, więc ludzie w mieście odrobaczają się rzadziej. Poza tym zakłada się, że u szczeniaków system immunologiczny jest dużo, dużo słabszy, dlatego szczeniaki odrobacza się co miesiąc, bo szczeniak nie potrafi walczyć z pasożytem. To jeżeli wiemy, że dziecko ma również niedojrzały system immunologiczny i być może nawet nie jest na piersi, więc nie dostaje od mamy tych substancji immunostymulujących, więc ma większe ryzyko zachorowania, złapania pasożytów. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że wielu ludzi ma problemy trawienne i przyjmuje wszystkiego rodzaju leki zmniejszające zakwaszenie żołądka, to również ma większe ryzyko pasożytów. Więc jeżeli mieszczuchy, to nie jest absolutnie obraźliwe słowo, myślę, że żyją w takich, wiecie, sterylniejszych warunkach, no to jesteście w błędzie, bo przecież jeżeli tam się nikt nie odrobacza, to znaczy, że mnóstwo ludzi ma pasożyty i wystarczy kaszlnięcie i możecie przekazać komuś glizdę. Wystarczy, że ktoś wychodząc z toalety nie umyje rąk, to jajeczka, które, o sorry za określenie, no ale podczas podcierania pupy pojawiają się na klamce i to, że Wy sobie otworzycie łokciem, to nic nie da, bo później się posmarujecie mleczkiem, tak, i te pasożyty niestety jesteśmy w stanie aspirować. Pasożyty mogą się znajdować na warzywach, na owocach, przecież w sklepie tam różne rzeczy dotykacie. I może nie byłoby w tym nic złego, bo człowiek trochę tych pasożytów do immunostymulacji potrzebuje, ale też potrzebujemy co jakiś czas się tych pasożytów pozbywać. Więc jakby nie zakładajcie z góry, że dzieci się nie mogą zakazić, bo jeżeli weterynaria mówi, pasożyty przechodzą z krwią pępowinową, zakażamy się w łonie matki, to dlaczego pasożyty, którymi człowiek również może się zakażać od zwierząt, a zwierzęta od ludzi, niektórymi się różnimy absolutnie, to jest pewne, to dlaczego zakładamy, że ludzkie pasożyty nie mogą przechodzić przez krew pępowinową? Dlaczego zakładamy, że niemowlęta nie mogą być zakażone pasożytami? Dlaczego zakładamy, że niemowlę, no wychodzisz z toalety, podcierasz sobie tyłek, że to niemowlę się nie zakazi? Że ludzie, którzy przychodzą, je dotykają, kaszlą gdzieś w pomieszczeniu, że nie zakażą dziecka? Nie ma takiej opcji, więc zastanówmy się, czy to, że w mieście ludzie częściej cierpią na alergię i częściej cierpią na topowe zapalenie skóry, również wynika z tego, że mieszczuchy będą miały częściej również pasożyty. Kolejna kwestia oczywiście to, że w mieście bardziej uważamy jednak na brud i nie mamy tego brudu, a brud jednak ma takie działanie szczepiące, takie immunostymulujące, czyli człowiek, który dostaje brud, jego organizm jakby aktualizuje sobie bazę wirusów, czyli system immunologiczny jest mocniejszy. No tu się na to kupa rzeczy składa.
kupa, jak to zabrzmiało teraz, wiadomo, w kontekście tego, o czym mówię, ale chodzi tutaj o kultury bakterii, o stan jelit, o stany zapalne, o pasożyty, o florę bakteryjną. To wszystko razem ma wpływ na to, jaki mamy stan cery, czy mamy stany zapalne w organizmie i na atopię u dzieciaków, no a nawet na to, jaką mamy alergię i jak intensywna jest ta alergia. Na koniec już chciałam powiedzieć, że to nie jest tak, że teraz powinniśmy polecić wszyscy się odrobaczać, bo być może nawet nie uda się nam znaleźć, jakie mamy pasożyty, tak jak powiedziałam na początku, ja robię różne badania, ale też polecam, żeby wykonać badanie krwi. Takim prostym badaniem jest badanie przeciwciał IgG pod kątem glisty, przeciwciał IgG, IgM pod kątem gardi, lambli. Jeżeli macie podwyższone przeciwciała IgG, czyli taka późna odpowiedź immunologiczna, szanse na to, że macie pasożyty są bardzo, bardzo duże, nawet jeżeli w kale niczego się nie udało znaleźć. A jeżeli już badacie skało, to róbcie to podczas pełni księżyca, wtedy pasożyty są dużo bardziej aktywne i macie większe szanse na znalezienie. Natomiast jeżeli w kale nic nie wyszło, testy często badają jajeczka, a jednak widzicie objawy na skórze, zgrzytanie zębów, podczas pełni księżyca większą niespokojność, znajdujecie w kale fragmenty pasożyta, to nie wahajcie się odrobaczać. Róbcie to pod kontrolą lekarza parazytologa, to jest lekarz odpowiedni do odrobaczania i pamiętajcie o tym. Ja myślę, że tutaj się ludzie bardzo, bardzo mocno oddalili od takich naturalnych metod. Co w takim razie zrobić? No, jeżeli kobieta karmi dziecko piersią, to również to, co je, przekazuje dziecku. I są pewne substancje, które warto jest wdrożyć. To jest czosnek, to jest oregano, to są goździki, kurkuma, imbir, rozmaryn. To nie jest tak, że każda z nich ma właściwości antypasożytnicze, natomiast stwarza niekorzystne środowisko do życia pasożytów. Takim fajnym rozwiązaniem na przykład na działania antypasożytnicze to są wyciągi z czarnego orzecha, to są świeże pestki dyni, które zawierają kukurbicynę paraliżującą układ nerwowy pasożytów, to są orzechy włoskie razem z tą taką powłoczką ciemną, która występuje. Czyli czosnek, oregano, pestki dyni, orzechy włoskie. Natomiast pamiętajcie jeszcze o tym, żeby dodawać sobie przyprawy. Goździki, cynamon, kurkuma, curry, czomber, rozmaryn. Tego jest naprawdę bardzo dużo. Wszystkie preparaty ziołowe, one się powinny znajdować codziennie w naszym jadłospisie, ale mistrzostwo świata tutaj, jeśli chodzi o wspomaganie naszego przewodu pokarmowego, to jest czosnek i to jest olej z dyni, z pestek dyni, czy olej z czarnego orzecha, czy wyciąg z czarnego orzecha. I teraz czosnek możemy jeść regularnie. Tutaj można sobie zrobić takie maceraty, czyli gnieciemy czosnek i zostawiamy go sobie na przykład w oleju z pestek dyni albo w oleju z czarnuszki. Możemy zrobić kiszony czosnek, znajdziecie przepisy w internecie i to możemy spożywać. No może takim małym dzieciom do trzeciego roku życia to nie bardzo. I tutaj, no właśnie tutaj mam dylematy, tak, z takimi małymi dziećmi, bo trzeba by było sięgnąć do takiej literatury ludowej, takich starych, wiecie, książek, gdzie nie bano się podawać dzieciom takich rzeczy. Natomiast maluchom na pewno można podać pestki dyni. Co jeszcze? Wrotycz, mistrzostwo świata, jeśli chodzi o odrobaczanie. Ja osobiście, i tu Was zachęcam, zajrzyjcie sobie na mojego Instagrama, tam do Instastory albo do tego działu dotyczącego ogrodu. Zbieram wrotycz na polu, na łące i suszę. Z tego można sobie robić napary i można taką herbatę regularnie pić. Możemy sobie pomieszać wrotycz z na przykład z czystkiem, czy też z krwawnikiem, świetnie działa na układ pokarmowy. No a do tego pamiętajcie o dodawaniu tych wszystkich przypraw. I to jest coś, o czym ludzie zapomnieli, że moglibyśmy przecież używać tych wszystkich przypraw i naturalnie wspomagalibyśmy naszą odporność przeciwpasożytniczą. No dobra, chyba wszystko. Mam nadzieję, że dałam Wam tym filmem dużo do myślenia. Poszukujcie, czytajcie, poddajcie różne rzeczy w wątpliwość i w razie problemów skórnych nie dajcie sobie wmówić, że to jest typowe atopowe zapalenie skóry i od razu potrzebne są maści sterydowe. Poszukajcie, bo zawsze wszystko ma swoją gdzieś pierwotną przyczynę i chodzi o to, żeby usunąć tą pierwotną przyczynę, a nie ten efekt końcowy, który się
pojawił. No i oczywiście zachęcam Was do ściągnięcia aplikacji mobilnej Iven Dieta, którą napisałam dla Was. Tam jest mnóstwo wiedzy, która pozwoli Wam zdrowiej żyć na co dzień. W każdej zakładce dietetycznej znajdziecie porady, jak jeść, co jest dobre, co jest złe. Zaglądajcie sobie też w poradnik dietetyczny, mnóstwo fantastycznych artykułów. No i wchodźcie na stronę ivendieta.pl w zakładkę e-booki, gdzie znajdziecie fantastyczne e-booki, między innymi e-book dotyczący jelit. No, to kochani, ściskam i do zobaczenia w następnym odcinku.